Witam Państwa w drugim odcinku subiektywnego ekspresu Jacka F. W skrócie SAFE. Przypominam, że jesteśmy tygodnikiem informacyjnym na dorobku. Zapraszam Państwa na migawki z podróży wakacyjnych naszych reporterów. Szosa między Olsztynem a granicą rosyjską w obie strony jest taka sobie, wąska, bez pobocza, z lekka wyboista. I nagle ta szosa w jednym tylko miejscu zmienia się, no, prawie w autostradę. Za chwilę się pokaże piękne skrzyżowanie, nawierzchnia jak stół, pasy wymalowane równiutko, zaraz za skrzyżowaniem szosa znowu wróci do normy, zwęzi się i pokryje wybojami, ale na razie mamy, o, to wyjątkowe skrzyżowanie, dwupoziomowe, wybudowane, by powstał komfortowy zjazd do jednej tylko miejscowości. Ogarnia nas ciekawość, jakież to miasto zasłużyło na takie wyróżnienie. Zjeżdżamy, sprawdzamy, a Barcikowo, wszystko jasne. To na pewno rodzinna miejscowość ministra Barcikowskiego. Może zresztą nie, ale w tej chwili we wszystko jesteśmy w stanie uwierzyć, bo oni nie takie rzeczy robili przecież ostatnio. Ostatnio, bo zjazd do rodzinnej miejscowości poprzedniego szefa służb specjalnych, Siemiątkowskiego, jest jeszcze bardzo skromny. W tym miejscu redakcja sportu i turystyki doda krzepiącą wiadomość dla kierowców. Wydawnictwa kartograficzne przygotowały nową mapę byłego województwa pilskiego. Na czarno zaznaczone są na niej drogi niebezpieczne, to znaczy takie, na których można się spodziewać aresztowania przez senatora Stokłosę, uważającego się za właściciela tych dróg. Dzięki nowym mapom niebezpieczne drogi będą mogły omijać ekipy telewizyjne i wszelkie kontrole ekologiczno-epidemiologiczne. Zaś kierowcy podróżujący tranzytem z Bydgoszczy do Szczecina powinni omijać cały rejon, posługując się objazdem, wytyczonym bardzo starannie przez kierowców, którzy już swoje w areszcie odsiedzieli. Ostatnio zresztą znów doszło do sporu, na szczęście dość szybko zażegnanego. Na polach należących do senatora Stokłosy odkryto ogromne ilości szczątków zwierzęcych, zatruwających środowisko i przeraźliwie śmierdzących. Senator Stokłosa osobiście przybył na pole, ponieważ bardzo się przejął skargami mieszkańców okolicznych wsi i siół, sprawdził, zapewnił, że żadnego smrodu nie ma, a sąsiedzi czepiają się bez powodu. Kącik lingwistyczny przedstawi nasz dział naukowy. Subkultura młodzieżowa coraz śmielej toruje sobie drogę do świata reklamy. Oto przykład tej tendencji. Pewna firma, której nazwę ze zrozumiałych, mam nadzieję, względów ukrywamy za gałązkami choinki, sprawiła sobie spory billboard reklamujący autoryzowany punk sprzedaży. Parlamentarna kampania wyborcza wkracza w ostatnią fazę. Szczegółowe i obfite relacje znają Państwo z innych programów. My pokażemy tylko godną, najwyższej pochwały ofiarność szefa jednej z partii, który postanowił odwiedzić wszystkich Polaków osobiście. Chodzi od drzwi do drzwi, puka i mówi... Dzień dobry Panie. Roman Bielski. Poznamy Panie, bardzo miło. Odwiedzanie domostw Roman Giertych zaczął od Legnicy tuż przed ogłoszeniem ciszy wyborczej. Ma nadzieję znaleźć się w Suwałkach. Z zagranicy. Kanclerz Schröder zdementował insynuację polskiej prasy, jakoby nowy gazociąg był wynikiem układu z Rosją nad głową Polski. Kanclerz powiedział... Taka cieniutka jest ta rura und warum nad głowa Polski, das ist nicht sprawiedliwie, będzie na dnie Baltiku, więc nie nad polnische Kopfen. Donald Tusk zasugerował, że w przyszłości można by uniknąć kłopotów, stosując pewne zabiegi przy niemieckich samolotach rządowych. No dobrze, popsujemy toalety w tych samolotach i co? Samoloty, które będą wiozły polityków niemieckich do Rosji, będą lądowały w Warszawie. W ciepły, słoneczny dzień u schyłku lata na jednej ze spokojnych ulic zaobserwowaliśmy mężczyznę, który miał wyraźne kłopoty. Nie domagał. Słucham pana. Przepraszam, bardzo boli mnie brzuch. Przyszedłem tu tak odruchowo, bo tu kiedyś był szpital. Ale tu jest szpital. W razie nie można wchodzić, bo strop grozi zawalenie. A jest, ale nie działa. Działa, pan pozwoli. Mamy teraz taką tymczasową izbę przyjęć. Tutaj, proszę pana, jeszcze niedawno to nawet operowaliśmy tam w sali na piętrze, bo tam z tyłu nie ma dachu i w pogodne dni to jest widno. A w deszcz? No, w deszcz to i tak byśmy nie mogli operować, bo proszę pana, cały personel jest zajęty zbieraniem deszczówki do kubełków. Dlaczego? No bo nam prąd odcięli.
Macie elektryczny pobór wody. Nie, proszę pana, ale jak nam odcięli prąd, to w tej sali na parterze operowaliśmy przy świeczkach. No i jednemu pacjentowi wycięliśmy nie to, co potrzeba. Okazało się, że to był dyrektor od wodociągów dyrektor. No i odciął nam, zemsty nam wodę nam odciął. A może nam odciął, bo nie płaciliście rachunku? No może trochę i też, ale wie pan, próbowaliśmy działać. Na przykład tutaj pielęgniarki założyły salon masażu i tańca erotycznego. Proszę pana, mieliśmy pacjentów z całej Polski. Zaczęliśmy remont dachu. Już myśleliśmy, że spłacimy wszystkie długi. Ale niestety, w Sejmie odezwała się znowu lewica, proszę pana. Że w konstytucji jest zapisana darmowa służba zdrowia, tak? Opieka jest, medyczna. Jest, zapisana. No to masaż ma być też i taniec ma być też, bezpłatne mają być. Proszę pana, pielęgniarki wyjechały za granicę, a za nimi reszta personelu. Komornik, proszę pana, całe wyposażenie zajął, a niedługo ma przyjechać po cegły z rozbiórki. A co panu? Co panu jest? Nie tak szybko. Zaraz. Mogę? Boli tu. Gdzie boli? Tu brzuch. Zaraz. Jak puszczam, boli, tak? Proszę pana, to mi na atak wyrostka wygląda. To idę do lekarza. No, do lekarza. Dobrze pan trafił, bo ja pana zoperuję. Pan? Tak, ja jestem chirurgiem. Nie wyjechałem, bo mam misję do wypełnienia. Misję? Tak, ślubowałem, że wykonam ostatnią operację. Tu? No, nie tam, tylko tutaj, widzi pan. Mam wszystko przygotowane. Tam na parkingu jest kran z wodą, to umyję ręce. A tutaj, widzi pan, wygotuję narzędzie. Tym pan będzie operował? Proszę pana, zdziwi się pan, jak pan zobaczy, czym ja pana będę znieczulał. Ostatni anestezjolog, jak wyjeżdżał, to mi powiedział, że środków znieczulających nie ma od miesiąca, ale zostawię ci to. Bardzo skuteczny środek znieczulający. Proszę się położyć. Wykluczony pan jest wariat. A pan jest poseł mijającej kadencji. Jestem. Wiedziałem, że w końcu któryś z was do mnie trafi. Nie. Głosowałeś za taką opieką medyczną, tak? No to będziesz ją miał. Ze sportu. Pewien związek sportowy, który ostatnio jest na ustach wszystkich, wydał rozporządzenie, że ręce działaczy mają być zawsze widoczne. Obie dłonie. No, w ostateczności jedna. Świat kultury i sztuki, którym zajmuje się moja redakcja, wystąpi dziś w symbiozie ze światem wielkich wynalazków. Doktor Aleksander wraz z magister Mrotek na scenie Filharmonii demonstruje prototyp nowego instrumentu. Oto klawisze, ale zamiast strun czy piszczałek, do klawiszy podłączone są żywe organy. Struny głosowe osób, których pewne dźwięki dotychczas się marnowały przez nadgorliwych radiowców, były nawet wycinane z taśmy. My postanowiliśmy wykorzystać te dźwięki. Utwór, który przygotowałem na koncert inauguracyjny, to powszechnie znane Tango Milonga. Mamy nadzieję, że w najbliższą niedzielę to już państwo zadecydują, kto będzie się pojawiał na ekranie przez najbliższe 4 lata, bo liczymy, że państwo pójdą na wybory. Trzeba. Za tydzień nasz tygodnik się nie ukaże, bo nie chcemy państwa odrywać od głosowania. Do zobaczenia za 2 tygodnie.